Siemanko wszystkim, jestem Aurox i to jest Minecraft, ale możemy craftować miecz z każdego bloku. Dajmy na to ze szkła, z jabłka, z czego jeszcze? Zobaczmy. I w tym filmie jest ze mną Smajslo, który się tam już spogląda. Siemanko. Elo, witajcie. Teraz będziemy craftować miecz z jakiego bloku tylko chcemy. A ja jestem bardzo ciekawy, czy ja skraftuję dzisiaj miecz z wody. Dobra, to będzie ciekawie, tak jeszcze nie było. Okej, no to na samym początku myślę, że możemy sobie zrobić stół do kraftowania, no nie? Który będzie nam niezbędny w tym odcinku. Ja tu mam, ej, chodź tu do mnie szybko! Co tam masz ciekawego, już do ciebie idę. Ja skrzynkę już znalazłem, ale ona fajnie się respi, pa. Ej, czekaj, ja ją otworzę, jak widzowie klikną łapkę w górę, tak o. Dobra, to widzowie, zostawcie teraz łapkę do góry na raz, ale szybko, bo nie ma czasu. Okej, to dawajcie. 3, 2, 1, klikajcie łapkę, a smiley. Klikajcie łapeczkę, ja to otwieram. I tutaj jest naprawdę dużo rzeczy. Ja to zabieram jak coś Aurox, ale spójrz sam. No dobra, zobaczę sobie. Wow, no, jestem w szoku, jak, nie? Taka pełna. Dobra, ej, no to z tego na to pewno... To jest moje, bo ja to znalazłem, nie ma. Okej, no dobra, niech ci będzie. To ja sobie przejdę tutaj i zrobię stół od razu do kraftowania. Co, villager, chciałbyś mi może pomóc, tak? Tak się patrzysz na to drzewo. A nie, dobra, on powiedział, żebyście widzowie zasubskrybowali mój kanał. Tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji. Musi być on szary, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem u mnie na kanale. Okej, no ja zaczynam bić teraz drewno. Ty możesz uszykować sobie materiały. I w sumie ja postawię zaraz tu, będziemy kraftowali pierwsze miecze. Zobaczcie. Jeszcze raz skraftuję sobie? No co skraftujesz? Z tego. No, może dobra. Z jabłka miecz? No. I z marchewki, bo widzę marchewkę, albo ziemniaki, czekaj, zaraz sprawdzę. No właśnie, ja chciałem zrobić albo z marchewki, albo z ziemniaka, okej, na sam początek. Bo tu widzę, że już mogę wziąć to, w sensie. No, chłop ma zasadzony villager, on se pływa, czaisz, on pływa za mną. Ty, abyśmy zrobili. Wziąłem ziemniory, dobra, elo, to mi już dobrze. Mam marchewki też będziesz robił? To ja zrobię z marchewki, o. To ja widzowie na samym początku... Jo, to ja z ziemniaka. Pokażę wam, jak będzie wyglądał... Ej, ale ty ziemniak sabotaje jedzonka, nie? Tragedia. No, bo zawsze tak było w Minecraft... Ty, tu już klatę sobie zrobiłeś, czy tam była gdzieś klata? Nie, tam była. Dobra, zbieram sobie marcheweczkę. W sumie będę mógł później ją wykorzystać do tego, żeby się móc najeść. Teraz zebrałem ją i pokażę wam, jak będzie wyglądał mieczyk z marchewki. Okej, przejdę do góry. Czy ja już stół postawiłem do kraftowania? Bo już teraz nie pamiętam. Jest tutaj, okej. Wkładę sobie cyk, patyczki, jeden patyczek, dwie marcheweczki i zobaczcie, co teraz mam. Carrot Sword, food level 6, kiedy w głównej ręce, a obrażenia to ma 3 i szybkość ataku 2.1. Okej. Mógłbym na czymś wypróbować. Dajmy na to może na villager. No, na villager. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Pęk. Ile dostałeś? Jedno serduszko mu zabrałem. A teraz skokiem zobaczmy. Uwaga. Dwa serduszka i dobra. Ale generalnie widzowie, te miecze, dajmy na to z marchewki, z ziemniaka, one się szybko kończą, zauważyłem. A co ty tam robisz? Widzę na dole ze stołem stoisz. Ja właśnie batyki ogarniam sobie. Aha, i patrz, co zrobię. A, okej. Okay. Ja teraz mam kolejny pomysł. Patrz to. No już idę do ciebie, pokaż, co tam będziesz miał ciekawego teraz. O, coś kraftuje przy stole. Elo, z czego to jest miecz? Zgadnij, z czego to jest. To, co teraz trzymasz w ręku? No. Ja już widzę. Jestem przekonany, że jest to miecz z chleba. Lol, zgadł, no. Czaj, to jest miecz z chleba, ja cię uderzę, ty. Ba, a masz! No dawaj. Czekaj, zacznę. I, dużo dostałeś? Półtora serca, jeszcze raz? Dobrze mi wiesz, po półtora serduszka, okej. Okay. Ale już mnie nie bij, bo zaraz padnę, ej. Gościu, spokojnie, zostawiłeś mi pół serduszka tylko. Co za gość. Ej, dobra, teraz mam problem, znaczy teraz mam pomysł, widzowie. Przejdę sobie tutaj obok. A z czego jest ten miecz? Który? Pokaż, bo kolejny zrobiłeś, o. O, ten będzie, no to z żelaza zwykły, jo? Będzie pewnie. No ta. Dobra, to udało mi się. A w ogóle zapomniałbym... Ej, ziemniaka zrobię sobie, lol. Dobra, możesz zrobić, a w ogóle zapomniałbym... Zapomniałbym powiedzieć, w tym domku mamy uszykowane jeszcze lepsze miecze później. Na samym końcu wam to wszystko pokażemy. Będzie tam najlepszy miecz, który ma takie obrażenia, że wszystko pokonuje na hita. Tutaj gdzieś widziałem wcześniej wungiel. Jo, to teraz to elegancko sobie wyzbieram. Ma, patrz jaki fajny mieczyk. Dobra, już do ciebie idę, sekundka. Daję tobie. Ja za chwilę ci pokażę, z czego ja zrobię mieczyk, chłopie. No cześć, nie widzę ciebie, że zgubiłem się. Bo ja poszedłem kawałek dalej, ale już do ciebie wracam, tam do tego stołu, no nie? Gdzie wcześniej byłem. O, tutaj. Widzę, raba. No się masz. Co tam masz ciekawe? O, miecz ziemniaka! Dobra, to ty jest kozak, nie? Jak to wygląda w ogóle? A takie samo obrażenia mają. Wszystkie miecze, jeżeli chodzi o jedzenie, to mają to samo, no nie? Dobra, zjem sobie teraz szybciutko marcheweczkę, bo już jestem zgłodniałem, żem trochę. Dobra, i teraz widzowie, zobaczcie, będę sobie kraftował mieczyk z węgla. Nie, no takiego Ej, mieczyka. Ale ten mieczyk z chleba, nie? No. To bardzo mocno
Pije czy co? Zużywa. A, no tak, no to jak mówiłem wcześniej, to te każde wszystkie się tak zużywają, nie? No ej, każdy gościu, może nie. Ej, patrz teraz, co ja mam jaki miecz. Chodź tu na chwilę, spójrz teraz, widzisz obok? Pa. Ja jeszcze zmienię kamerę. To jest miecz z wungla, zobacz. Jak to wygląda, no. Ej, czekaj, nie, nie bij, a teraz ja ci pacnę, ile dostałeś? Dwa. Pa, jakby z ciebie jakiś ogień leciał przez ten węgiel. Ej, dobra, nie bij mnie, bo ja padnę zaraz, wiesz, bo tu już nie ma te w ogóle... Poka, weźmy też. Dobra, no, zobaczmy teraz i... Pink, ile dostałeś? Jeszcze raz. No nie, no mało pijesz, bo półtora lipa. A, no dobra, no to, okej, to zostawię go na później. Teraz, widzowie, przejdę się tutaj do krówki, bo gdzieś wokół tutaj widziałem. Zabiję króweczkę i zrobimy sobie mięso, które przepalę i zrobię miecz z tego mięsa od krowy właśnie. Spójrzcie tylko sami, zaczynam bić krówkę. Dobra, chodź tu krówka, dawaj mięsko, szybko. Mam jedną sztukę już i jeszcze potrzebuję dwie, jeszcze jedną sztukę. A gdzie tu będzie krówka, gdzieś kolejna? O! Jest kolejna, dobra. To ty możesz, Smiley, zrobić od razu ten, kolejny miecz, no nie? Z czegoś tam sobie wybierz. Ja już mam z jabłka, z chleba, z ziemniaków. O, dobra. No, gość, no. Ej, to z jabłka to jeszcze nie pokazywałeś mi, to za chwilę. A tu masz jakieś wędki, do jak w ogóle tu masz. Tak, bo no, użykowałem też wędki, bo obok Cełowie, jest tam woda, pa. Ta. Elo. No, no, no. Możesz połowić. Co jest? Jakoś mi cofło. A, to było dziwne. Możesz połowić sobie na spokojnie, zebrać ryby, przepalić i zrobimy, widzowie, też mieć nawet tego. Z jakiegoś wąsosza czy jak to... Mam, zobaczyłem chłopa. Tak? Dobra, elegancko. To po prostu zrobimy sobie mieczyk z ryby jakieś. Gdzie był tutaj ten gość do przepalania? Bo już teraz nie pamiętam. O, tu muszę sobie popłynąć. O, czekajcie. Może mnie byś złowił teraz. Baba. Ty. Baba, dawaj. Coś nie idzie. A już rady łowić ciebie, pa. Nie, no mnie chyba Boga? Nie. A faktycznie, ty! No, dobra, zostaw mnie. Chodź tu. Nie, pa. A co, jak chłopa, to zrobiłem na wędkę, pa! Piłeś mi to w nos! Dobra! O nie! Dobra, lol, ten co ma za nos! Dobra, puść mnie już, gościu, bo widzę wędkę na swoim tym nosie. Okej, okay, teraz przepalmy sobie na szybciutko to jedzonko. Tutaj kładę węgiel, tutaj surową wołowinę. Villagera idę złapać. Dobra, możesz go złapać. A ja jeszcze skraftuję sobie na ten momencik miecz. Albo nie, mam pomysł. Masz może ten miecz z jabłka? Możesz mi go pokazać? Chciałbym widzom teraz go pokazać też. Cześć, idę już do ciebie. Będą mi go wyrzucić, ten miecz z jabłuszka, no. Dawaj, miecz z jabłka. Założyłem. Miecz z jabłka mi dawaj, gościu. Masz. No dobra. O, elegancko, dziękuję. Dobra. I spójrzcie, widzowie, jak wygląda mieczyk z jabłuszka. Apple Sword, taki cały czerwoniutki. A zobaczmy, jakie on będzie miał może obrażenia. Uderzmy może tego villagera. Jeszcze zrobię tak, że uderzę go na skoku, czyli powinien dostać jeszcze większe obrażenia. Uwaga, cyk. Dostał, ty, trzy serduszka prawie, albo mi się wydawało. W ogóle jakiś ogień z nich chyba leci, to nie wiem, co oni tam mają. Dobra, zobaczmy, czy to się przepaliło tutaj, te moje jedzonko wszystkie. Daj może ten. Ta, mam bewsztyk. Robimy sobie mieczyk najlepszy. Dobra, dobra, już idziemy do tego domku, jasne? Tylko jeszcze chciałem pokazać, o, chłopie, patrz na ten miecz, czego sobie zrobiłem. Ty, no takiego to jeszcze nie widziałeś. Zobacz sobie, co ci wyrzuciłem. I widzowie też zobaczcie teraz. Miecz ze skórki krowy. Z mięsa krowy, sorry. A zobacz, lol, jakie on ma obrażenia w ogóle. Elo? O, dobra, jej, spokojnie, co jest grane? Już wystarczy, no. Robi już się ciemno, słoneczko prawie zaszło i to jest ten moment, abyśmy przeszli do tego domku, w którym mam uszykowane jeszcze lepsze miecze do skraftowania. Ja tylko zabiorę ze sobą stół, Smile, możesz już przyjść tutaj i teraz, widzowie, zobaczycie naprawdę bardzo... O, tam ktoś jeszcze do ciebie pisze chyba. Bo do mnie przyszło, że ktoś zasubskrybował twój kanał właśnie. O, to dokładnie, jeżeli widzowie chcecie, żeby jeszcze jedno takie powiadomienie przyszło, to teraz suba zostawcie. Dobra, okej, spójrzcie sami. Wow, co tu można zrobić, tutaj będą armor jakieś. Dokładnie, a nawet najmocniejsze. Mocniejszy miecz będziemy mogli zrobić, to ja sobie to wszystko tutaj ułożę na dół, okej? Okay? Zróbmy sobie na samym początku miecz, który będzie się nazywał jakiś Demon Glass, okej, okay, ja sobie kładę. Tak, ja mam Dragon Killer jakiś miecz. O ty, to ja nie wiem, czy on nie będzie chyba najmocniejszy od razu. Jo, na razie nie testuję, na razie nie testuję. A ja cię teraz testuję tym mieczem, uderzę, nie powinieneś paść na hita, zobaczmy, ile dostałeś. Ty! Jakieś cztery serduszka. A widzisz, co za tobą lata? Jakieś niebieskie coś. Widzisz to czy nie? O, lol. Co to jest? Coś mnie bije, ej, ty mnie zaczarowałeś. Dobra, to chcesz może zjeść sobie marcheweczki, czy masz chyba? No, no. Marchewką ci więcej nie jak to szaby. Patrzcie to, widzowie, mieczyk, po którym jak uderzycie kogoś, to wy jakieś, nie wiem, zaklęcie dostaje, jakieś niebieskie coś za tobą lata. Okej, okay, szczerze mówiąc, był spoko ten mieczyk. Teraz zróbmy sobie, o, taki, który jakoś dziwnie się go kraftuje. Cyk, trzeba tak i cyk, trzeba tak ułożyć, dobra. I teraz kładźmy sobie patyczek, tutaj dwie sztabki żelaza. Chłopcu, tu chce wejść do nas. Nie, nie mam żadnego wejścia. Uciekaj stąd. O, dostał hita. I teraz mam piratę Sable, coś takiego. Wow. Patrz na to, chłopie.
Pink, ile dostałeś? Ważne było mało życia. A dobra, to sorry, to już nie będę ci uderzył. Po coś tu przyszedł. Villagera, dawaj. No, villagera. O, ty gościu. Dobra, pa, udało się. No. Po cztery serduszka. Pokonaliśmy go. A patrz na to, ej, co ci teraz wyrzuciłem. I widzę, jeszcze wam zrobię przy... O, to... Co to jest za materiał w ogóle tutaj, jakiś dziw... Okej, okay, skraftujmy sobie kolejny teraz. Tu będzie z różnych materiałów, z jakiejś aury, z jakiejś dema coś tam, jakiejś innej sztabki czegoś tam, żelaza chyba. Okej, okay, to teraz sobie tu ułożę jedno, drugie, tu daję special seek. Ej, nie bij mnie, bo ja padnę za chwilę, czekaj. A jeszcze chcę skraftować fajny mieczyk teraz. Okej, okay, to po bokach rozkładam. Daję ci ten, co skraftował jakiś dragon killer, nie wiem co to dobra, jest. To możesz mi go dać za chwilę. Daj, na czworga przetestujemy te miecze, o. O, to jest dobry pomysł. Ty, a teraz co zrobiłem? Erd jakiś sword, to jest już kolejny dobry mieczyk. A ten dragon killer? Oho, zobaczcie jakie on ma obrażenia. 1600 obrażeń. Przecież to nie, no to nie ma szans, żeby coś to przeżyło w ogóle. A sprawdźmy na villagera, nie? Cyk. O, to myślę, że to by było to by było właśnie działanie tego miecza. Okej, okay, ja skraftuję jeszcze jeden mieczek. Ej, mam jedno serduszko już. Ty, dałeś mi jakiś efekt spowolnienia. Nie mogę się ruszyć w ogóle. Ta. Chłop, co mi zarzucił efekt? Ej, ale dajesz mi na tyle mocne, że ja się nie mogę ruszyć w ogóle. No zobacz, coś ty zrobił teraz. Dobra. Ja się bicia bez stworki, ty. Okej, okay, a mi zostało jeszcze 13 sekund. Ja, no dostałem miecza. Nie sądziłem, że... To mi też to dostał, lol! I nie może się ruszać w ogóle. Też to dostał. I też się nie może ruszać? No, wiedźma też została. Dobra, to już do ciebie idę. A ja teraz, widzowie, będę testował miecik właśnie o nazwie Erdsword. O, Smite dokonał postępu łowca potworów, czyli właśnie pierwszy potworek został pokonany, ale za to cały czas to niebieskie w ogóle leci. Okej, okay, ja chcę jeszcze jakiegoś zombiaka spotkać, albo jakiegoś creepera. Mamy creepera, uderzmy go, zobaczmy. Przeżył ten uderzenie. Wow, a to teraz? Nie, pokonałem go. Dobra, to ten mieczek jest jednak niepokonany chyba w Minecrafcie. Od razu ściąga na hita. Zobaczmy, czy spotkamy jeszcze jakieś potworki. Ej, ja mogę cię testować z tego miecza, czy... Znowu mi spowolnienie dałeś, to? Co za kościół? Nie mogę się jeszcze zbytnio przejść. Ty, villager, pa, ja chcę uciec. Uciec. Co, tu jakiś najazd jeszcze, co chyba? Dobra, okej. Okay. A można się ruszać, tylko trzeba tak klikać. Uwaga, masz pająku, ty. Znaczy nie pająku, tylko szkielecie. Okej, okay, czyli w sumie, myślę, że tyle. Z większości wam pokazywaliśmy, jakie miecze można skraftować. Widzowie, zobaczcie sobie teraz poprzedni filmik. Teraz wam się on tutaj wyświetla. Wbijajcie na mojego Instagrama, bo niedługo będzie nowe zdjęcia. No, okej, okay, no to niedługo będzie wow. Nowe zdjęcie. Także zapraszam bardzo serdecznie. I też na naszą grupę, która nazywa się Smilix. Macie do wszystkiego link w opisie. Już, dziękuję bardzo za odcinek. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Siemanko! Hello.